Czekaj chwilkę. Dobra, słuchajcie, zaczęło się. To jest ten dzień. Tak się wydaje, na ten moment. Nie no, o 4:40 poczułam pierwszy skurcz. I ja już wiedziałam, że to jest to, bo nie da się tego przegapić. Tomek jeszcze wtedy spał, więc ja tak, okej, dam sobie trochę czasu. No i tak ze 3 skurcze poczekałam, one były w odstępie tak pół godziny. Tomek już zaczął tam się tak kręcić, ja tak 5:30, Tomek tak już oko otwiera, wyczułeś. Ale o 6:30 tak się obudziłem, że od razu wstałem na równe nogi i tak, coś tam mówię Danieli. Tak, wstał o 6:30, odsłonił zasłony i opowiada mi swój sen, a ja tak, kochanie, mam skurcze, a Tomek, o! No, więc my jesteśmy już spakowani do samochodu, wyrzuciliśmy jakieś śmieci, takie rzeczy, żeby już tutaj na powrót było, więc tak na spokojnie to wszystko zrobiliśmy. Tak, ja mam tutaj aplikację odpaloną z skurczami, na razie one są tak co, no wcześniej były co 15 minut, teraz troszkę się zaczęło wydłużać, ale już rozmawiałam z położną, jedziemy do szpitala, bo tu nie ma na co czekać, więc w drogę. Zaraz będzie Ariunia, nasza kochana z nami, Ariunia. Poczekaj, kochani, jeszcze chwilkę. Ciekawe, jak w samochodzie będzie. Może akurat będzie przerwa między skurczami, jak będziemy jechać. Przyspieszymy samochodem ten poród. Nie rozśmieszaj. Kochani, nie rozśmieszaj. Dobra, chodźmy. Idziemy. To jest takie dziwne, bo pomiędzy tymi skurczami ja się czuję tak normalnie. Taka normalna ja. Uhu. Jadę sobie do szpitala rodzić. Ale jak przychodzi skurcz, to po prostu mnie wyłącza. Ale faktycznie ten oddech bardzo pomaga. Ja tak głęboko zaczynam oddychać i zwłaszcza na wydechu. Właśnie ten wydech robię taki dłuższy i no na razie mi pomaga, póki te skurcze jeszcze są takie do zniesienia. I pomiędzy skurczami, tak jak na przykład teraz, no też czuję taki ból. A później to przechodzi i jestem taka normalna. Kochanie, jak ty się w ogóle czujesz? Dobrze. Dobrze się czujesz? Mhm. Nie jesteś zestresowany? Pewnie jestem. Ale ogarniam. Nie mogę się śmiać. No nie wiem, ja się nie stresuję. Ja się tak cieszę, że Ariunia zaraz będzie z nami. I właśnie według USG termin był wczoraj. Natomiast według miesiączki termin jest dzisiaj. Więc Ariunia jest punktualna. Aktualna i kochaniuśka, maluśka i zaraz ją zobaczymy. Jedziemy. Halo? No siemanko. Jedziemy do szpitala, to chyba będzie dzisiaj. Oj, tak? No. Jejku, są skurcze? Tak, od 4:30 już są i teraz już narastają, więc jakby już ten czas. Dobra. To powodzenia, Anieli. Trzymamy kciuki. No, to super, trzymajcie kciuki. No, trzymamy wszystko, żeby było dobrze. No, wszystko będzie dobrze. Będzie. Na razie jestem między skurczami, to jest dobrze, ale jak skurcz przychodzi, to już jest ciężej. No, ja wiem. Będziemy dawać znać. Pa, pa. Dobra, pa. Trzymam kciuki, pa. Mamo. Jedziesz rodzić? Tak, zaczęło się. Jedziemy. Właśnie dojeżdżamy do szpitala. Dobra, ale czy tam można potem przyjechać? Jak to jest? No tak, no ale to wiesz, na razie to my chcemy mieć tu spokój. Najlepiej no jutro, no bo dzisiaj jak to się wydarzy, no to wiesz, my będziemy sobie dzisiaj cały dzionek, a jutro jakieś odwiedzinki ten. Nie wiem, czy to jest skurcz już. Czy już rodzisz? Nie, rodzić nie rodzę, ale czy to skurcz?
Jesteśmy już w szpitalu. No i jest ekscytacja, ale w sumie już tak długo na to czekałam, że takie normalne to jest teraz. Idę sobie na spotkanie z Arią. Siemka, Andzia. Jesteśmy. Zaczęło się. Ale jeszcze nie ma Dzidzi, tylko się dopiero zaczęło. Żaneta mi tak raz zrobiła, że zadzwoniła do nas i miała dziecko na rękach. Jej, no i co? Powiedz coś. No jesteśmy w szpitalu, mam skurcze od 4 w nocy. I się dzieje. Fajnie, a jak emocje? No na razie jestem taka spokojna. Odkąd wyszliśmy do szpitala, to chyba adrenalina mi weszła, bo się tak wyciszyły te skurcze. Więc no dzieje się, już szyjki nie ma, jest 2 cm rozwarcia. W każdym razie dajemy znać, będziemy dawać znać po. Ale co chciałam wam powiedzieć, byliśmy jeszcze wcześniej na dole, żeby coś sobie kupić do jedzenia i poczułam takie niesamowite emocje, bo tutaj w Medicaverze na dole są restauracje. No i właśnie Żanet mówi, no to idźcie, może sobie coś tam zjedzcie. I ja tak opuścić ten pokój, w którym się czuję tak bezpiecznie i iść tam do ludzi, no dobra, zaryzykuję. I poszliśmy, chyba już tak na takiej adrenalinie gadam, i poszliśmy tam na dół. Nagle mi się odechciało w ogóle jeść. Zobaczyłam tam, no nie było tak bardzo dużo ludzi, no ale coś tam ludzie siedzieli i ja nagle poczułam się taka osaczona, jakby przez drapieżników. I tak, jak takie zwierzę, poczułam, że ja muszę się schować w takiej norce ciemnej i sobie zacząć rodzić. I to było dla mnie takie przerażające, to światło, ci ludzie. I ja po prostu uciekłam stamtąd od razu, weszłam tylko tutaj do naszego pokoju i od razu skurcz. I od razu skurcz. Więc, wow, niesamowite, nie wiedziałam, że w ogóle takie coś, że takie emocje i taka zwierzęcość będzie to tak czuło. Niesamowite. Dobra. Proszę. Szobią. No dobrze. Słuchajcie, chciałabym się zbadać. Bardzo. Pięknie. Przechodzi. No sobie na poważnie. Mówiłam, że trzeba przyjść na salę porodową. Zaczynamy na poważnie, co? Myślę, że tak od 11, spójrz na zegarek. Od 11. A ja tak. Już tak konkretnie, nie? 11:38. Pozytywne myślenie, pozytywne, wszystko będzie dobrze. Wszystko sama musi po prostu jakby swoje przejść, musi się wstawić. Inaczej nie jest. I to tak jest nieprzyjemne, takie nieakceptowalne. No teraz już nie, teraz jest dobrze. Generalnie nasze działania polegały na odpychaniu głowy od swojej nabierze, po prostu ona się wycofała. Bo o
ona zaczęła tak kombinować, słuchaj, zamiast nos dać na dół, to zaczęła tą głowę odwracać, tak że to ciemię miała na godzinie pierwszej. I przez to sobie ucisnęła. No, a teraz się już przekręciła? Tego nie wiem, bo nie badałam. Doktor odepchnął, ja odepchnęłam trochę głowę, ty się przełożyłaś na kolana, doktor też odepchnął głowę i zobaczymy, jak ona teraz przykombinuje. Skoro jest dobry ten, no to znaczy, że chyba dobrze. Dobra. Wiesz, to jest bardzo często, że dzieci sobie po prostu szukają miejsca. No to jest... potrząsa. No i to tak. Jest normalne. Słuchaj, nie staraj się tego zahamować. Tak? Nie się wytrzęsie, tak. Troszkę skóra do skóry, wiesz, to jest chłodno, ale troszkę ją damy. Ja ją trzymam cały czas. Gdzie po kim ma? Dobra. No dobra, czy tata będzie przytulał? Będzie tak? Tak. Dobra, dobra, chodź. Będziemy kangurować. Guziaczko dla mamy. Ale zostaw kabel. Ale szuka tego cyca językiem. Ale jaki to jest taki chwytliwy. To już no, tak trochę słuchaj. Kujkami, tak kujkowy taki. Dobra, już jest po wszystkim. Ja dochodzę do siebie. Bo jeszcze przed chwilą po prostu nie kontaktowałam. To wszystko tak szybko się działo. To był taki szok. Ale już zaczynam mieć trzeźwy umysł i po prostu nie mogę się doczekać, aż już pojadę do Ariuni, wezmę ją i przytulę. Jeszcze mam te takie drgawki, ale już o wiele mniejsze, bo jeszcze z 10 minut temu to po prostu cały czas byłam taka drgawkowa, niskie ciśnienie, ale już ciśnienie jest spoko, więc nie mogę się doczekać, aż zobaczę Ariunię, tam Tomek z nią cały czas jest. Tak mu zazdroszczę, że on z nią już tam jest, a ja jeszcze tutaj muszę leżeć, ale... Znaczy w sumie nie muszę, ale tak zadecydowałam, że chcę dojść do siebie, bo musiałam tak uspokoić się po tym wszystkim. I jedziemy zaraz do Ariuni. A teraz? No, kochani. Cudownie, zobacz. Tak, już masz więź z Ariunią. Tak, nie płaczę. No już ja ci zabiorę. Jeszcze zamawiali to sushi, naprawdę. A że ja nic nie zjem? No nie możesz. No nie, ładna to ja nie jestem, ale... Jak będę mogła pić, to mówcie kiedy, bo już... Po 3 godzinach powiedział. Ledwo odtąd. Myślałam, że odchodzę z tego świata. Ale po czy przed? Nie no, w ogóle już podczas cesarki, ja tak... Doktorze słabo. On mówi, tak musi być, a ja już myśli... To koniec, odchodzę. Później jeszcze miałam wymioty, znaczy taki odruch wymioty, no bo nie mam za bardzo czym wymiotować. I właśnie po tej cesarce, jak już mnie zaszywali, to ja tak leżę i o Boże, wymioty, to koniec mojego życia. Nie no, już byłam tak przerażona, nie? Później właśnie jeszcze pojechałyśmy do takiego pokoju, tam mnie zbadać, zrobić opis i tak dalej. To miałam takie niskie ciśnienie, że też już mówię, odchodzę z tego świata.
teraz leki przeciwbólowe wjechały, morfinka i dawać jaka gadka. No to ciężko, tak gdyż nas tam na początku nie wpuszczali. Nikt nie pozwolili, bo i zamknęli przed nami drzwi, a ja już mówię, nie, no nie wpuszczę mnie na cały ten. No. Ale weszliście w końcu. No tak. Siedziałeś za mną. No to no. No. Ja później, i później poszedłem, mam takie, ci pokażę później nagrania, jak Arię tam i co badali. Co robiliście właśnie tam? No oni badali, nie? No. Badali tamten, pozwolili mi dotknąć, wtedy ja mówię, a już ten, a tak, może taki mały golasek tam leżał? Tak. No jest. Trzy ile? 300 waży? 30 chyba. Mama mówi, że to książkowa. No, ale jest maluśna, naprawdę jest taka maciupeńka. Tak? No, no nie wiem, mi się tak nie wydaje, że są takie dzieci dużo mniejsze. Nie, jest no ja to na jednej dłoni byłem. No ty byłeś wcześniakiem. O Jezu, ale zobacz jak sobie doi. Ale jest najważniejsze, że wszystko zdrowiutka, ma 10 w skali. O, widzisz? O, chyba zaraz uśnie już z tego jedzenia. Zobacz, kochanie. No. Piękne wszystko z nim jest w porządku. Czekaj. Kamięciutka. O Jezu, to jest kosmos. Ja już sobie nie wyobrażam życia bez niej.